nie ma obecnie władcy, proroka, ani wodza, ani całopalenia, ani ofiar, ani darów pokarmowych, ani kadzielnych. Nie ma gdzie ofiarować Tobie pierwocin i doznać Twego miłosierdzia. Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie, jak całopalenia z baranów i cielców i z tysięcy tłustych owiec. Tak niechaj dziś będzie nasza ofiara przed Tobą i niech Ci się podoba. Teraz zaś idziemy za Tobą z całego serca. Odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twego oblicza. Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia. Wybaw nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławnym, Panie! Wszyscy ci, co wyrządzają krzywdę Twym sługom, niech doznają hańby! Niech się okryją wstydem, pozbawieni wszelkiej siły i mocy, a potęga ich niech zostanie skruszona. Niech poznają, że tylko Ty jesteś Panem Bogiem, pełnym chwały.